Instytut Pamięci Narodowej przygotował zestaw wyjątkowych pamiątek, wyróżnień dla wyjątkowych ludzi za Państwa pracę, za to, co robicie dla zachowania pamięci o naszych bohaterach, za krzewienie patriotyzmu i właściwych postaw. Chciałbym na Państwa ręce przekazać zestaw ryngrafów żołnierzy wyklętych. To są znaki prawdziwe, najprawdziwsze z prawdziwych. To jest Matka Boska Wileńska, która jest czy była na mundurach Wileńskiego Okręgu Armii Krajowej. Narodowe Siły Zbrojne najczęściej z Matką Boską Częstochowską, ryngraf słonego. Proszę o przyjęcie tych znaków pamięci jako wyrazu uznania dla Państwa pracy. Myślę, że taka, dziękuję bardzo, że taka pamiątka to nam chyba pomoże cośkolwiek jeszcze zrobić. Chciałem do tego dodać, a mam nadzieję, że w chwilach trudnych, a tych nigdy nie brakuje, nie będzie brakować takiej szlachetnej pracy, że te ryngrafy i spojrzenie na nie będzie Państwu dodawało sił do pokonywania problemów rozwiązywania. Ja myślę, że wraz z tymi ryngrafami, śladem tych ryngrafów pojawi się kiedyś pan profesor u nas ze swoją drużyną na jakimś spotkaniu, co oczywiście tutaj uroczyście, nie będziemy służać do przyrzeczenia, ale miejmy nadzieję, że to miejsce na spotkaniu już oficjalnym, może z Tadeuszem, może Dmitrowicz, no ktoś też był tutaj u nas Dmitrowicz. Piotrek, tak? Tak, Meru. Zorganizujemy. No,